W zasadzie to i tak nikogo nie widzę, bo jest zupełnie ciemno, ale witam wszystkich serdecznie dzisiaj. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Na klarnecie będzie grał Tomasz Klepczyński. Mateusz Jaremko na gitarze. Ja się nazywam Dania Jazdowska. A realizować za piękny dźwięk będzie odpowiadał Szymon za konsolą. Może parę słów tutaj o inicjatywie Muzykonu? Później, dobrze. There's also a little bit of English speaking people in the audience, so I'm very happy that you're here with us today on guitar, Matthew. And on clarinet, Tom, and Shimon is going to take care of the sound. And the songs are going to tell a story. I arranged them in a way that everybody could relate. During this past pandemic, some of us lost our relationships, are going through breakups, divorces, and so on. So this is going to be a love story, but it's going to have a happy ending. So, yeah. Thank you.
drinking warm wine from paper cups that we left outside. God, I wished you were mine as your skin lit up in the sunrise. Wszystkie piosenki, które dzisiaj tutaj gramy, jest to neo soul, soul, jazz i wszystkie te rodzaje muzyki biorą się z kultury ludzi czarnoskórych. Także nie moglibyśmy tutaj być, nie moglibyśmy się cieszyć tą muzyką dzisiaj, ani ją śpiewać, ani ją odbierać, gdyby nie ci ludzie. Ostatnio światowe wydarzenia. Były takie, że niestety bardzo dużo czarnoskórych ludzi zostało bardzo źle potraktowanych. I chciałam wziąć tą szansę teraz, żeby poprosić was, jeśli macie czas, żeby podpisać petycję, żeby doedukować się na temat kultury czarnoskórych ludzi. Zróbcie to. Nie zabierze wam to dużo czasu, jeśli codziennie przez 10 czy 15 minut poczytacie. Czy to książkę, czy w internecie. W tej chwili jest bardzo dużo źródeł. Można się doedukować. My mamy dużo przywilei w naszym życiu, o których nie wiemy, a niestety ludzie, którzy są dokładnie tacy sami jak my, tego nie mają. Every time you keep me.
you love me, you like me, invite me, inside me chorus. Okay, so now the English version. The music that we're playing today is neo-soul, jazz, soul, and all of this music comes from the black community, from black culture. So I just wanted to take this moment right now to just ask you the chance that we have to enjoy this music today, play and listen to it. We wouldn't have without these people. So I would really, really want to encourage you to get online, educate yourself, read books about black culture. Read books about black culture. And yeah, check out what's happening in the world right now. And let's support each other, because there's so many things from the black culture that we have and can enjoy, but we also need to treat the people that we have this opportunity from like humans. So, yeah. Baby, 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 baby.
Chciałbym wszystkich powitać. To jest włączone? 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 Nie włączone? Włączone. Chciałbym wszystkich powitać. Bardzo mi miło, że przyszliście na koncert dzisiejszy. Ja nazywam się Tomasz Kaczyński i jestem właścicielem tego miejsca. Dlatego tym bardziej jest mi miło, że po tak długiej przerwie spowodowanej koronawirusem możemy się tu spotkać. Niemniej jest mi bardzo miło, że mogłem coś takiego wymyślić. bo musimy w tych trudnych czasach się jakoś wspierać i właśnie zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby wesprzeć trochę artystów, bo można już chodzić na mecze, z tego co wiem. Wiece wyborcze są pełne ludzi i wszystko się dzieje, a na kulturę nie patrzy nikt. I dlatego wpadł mi właśnie taki pomysł do głowy, żeby zrobić koncert, który będzie z publicznością już na żywo na tyle, na ile można, a jednocześnie będzie też relacja online z nami w niedzielę o 19 godzinie. I podczas tych dwóch koncertów jest zorganizowana zrzutka, żeby właśnie wesprzeć nas jako artystów, ale tak naprawdę to chodzi o to, że to jest cykl, my rozpoczęliśmy taki cykl koncertów i mam nadzieję, że uda się zorganizować jeszcze kilka takich koncertów dla innych artystów, dzięki którym będzie można ich wesprzeć. Mam nadzieję, że będą Państwo czynnie brali udział w tych wydarzeniach. Także serdecznie zapraszam i miłego słuchania. Well, technically what he just said is this is a great place. The pandemic is still not over and the artists are suffering. And this man right here is the owner of this place and the owner of this initiative to support artists. So yeah, give it up for him. And
yeah, we're glad to have you here and glad to that you're supporting us. And this is the first concert from the series that is going to support artists throughout this pandemic. And yeah, bring the world's attention a little bit to us. This concert today is live, and on Sunday there's going to be a live stream. Not a live stream, a stream. So yeah, enjoy. That was so much easier in English. Jak się czujecie? Dobrze, jestem troszkę zestresowana.
But you are my only counterpart. Well, I know why I lost control of my heart and soul. Because I know you, I can reach through. I made mistakes, but they're safely behind me. Wraz z Mateuszem i Tomkiem studiowaliśmy jazz i muzykę rozrywkową. Stąd dzisiaj dużo improwizacji Tomka i też Mateusza. Chcieliśmy troszkę pomieszać style, a na warsztat wybraliśmy sobie trzech artystów. Leanne LaHavas, Bruno Major i Tom Miś. W tej chwili jest bardzo dużo komercyjnej muzyki w radiach, a dużo mniej tej muzyki takiej prawdziwej, od serca, dostępnej w mainstreamowych mediach. Także chcieliśmy troszkę tutaj ten rodzaj muzyki zaprezentować.
Come upstairs and I'll show you where all my, where my demons hide from you. Just look at who I have become. I'm so ashamed you were the one that made me feel the way I do. You broke me and taught me to truly hate myself. Unfold me, you showed me how to be like somebody else. When I felt strong enough, I was discovered by the light I had been waiting for so long. You told me none of that was real. I cannot hide how low I feel to know that you were never wrong. But you broke me, you showed me how to truly hate myself. Unfold me, you taught me how to be like somebody else. Thank you.
How y'all feeling? A bit better than before? I can't hear you. It's
Well, I can't see you, so if I can't see you, yeah, it's pretty much really dark, so I can't see anybody, so you have to be responsive. So how you feeling? I think you can be a little bit louder. How y'all feeling? Black and white.
Musimy coś przećwiczyć najpierw. Okej. Okay. Jak ja powiem, how you feeling? You'll say, yeah. Ale najpierw cicho, okej? Okay? How you feeling? Yeah. Okej, okay. Okej. Okay. So that is like your lowest and most silent. Okay, so now a little bit louder. How ya feeling? Okay. That's the medium, okay. And now as loud as you can, okay? How ya feeling? Yeah. A little bit louder. How ya feeling? Yeah. And again, how ya feeling? Yeah. Yeah, I feel good too. Okay, let's do this. Watching the sunshine blaze the grain. I don't know why you wouldn't stay. You should come south of the river where the loving is gold. No, 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 no. Can't hear ya. Głośność waszych głosów. Właśnie dlatego teraz momentu. My daliśmy swoją energię wam dzisiaj, przez ostatnią godzinę. I teraz czas, żebyście wy dali nam swoją energię. For the English speaking people, I was checking before how loud you can be and how quiet you can be for this moment right here. We are giving our energy to you the whole evening, so now it's your turn to give your energy back to us. I am gonna sing something and I want you to repeat. Can you do that? Can you do that? Możecie to zrobić, tak? Ja zaśpiewam, a wy po mnie powtarzacie. South of the river.
dwa, trzy i... Like you want to go there, south of the river. A bit louder. South of the river, yeah. Okay, let me hear only the right side of the audience, okay? Let's just do that. Okay. Okay. Okay, only the right side. And. Okay, now the left side. See, that's how you do it. The right side showed you how to do it. Can we go again? Come on. Give me something more. And keep it going, everybody together. South of the river, this is where it all starts. Tomasz Klepczyński, Mateusz Jaremko, Szymon, odpowiedzialny za dźwięk, i piękne miejsce Muzykon, dzięki któremu mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać. I wy. Chciałem tylko podziękować, że jesteście.